Witam wszystkich w kolejnym odcinku na tym kanale. A więc dzisiaj filmik nawiązany do filmiku, który nagrałem wcześniej. A więc sprawdźcie. Ten film był na temat czemu mamy problemy w związkach, w relacjach ogólnie. No i dzisiaj temat, dlaczego stawiamy innych ludzi wyżej od siebie. Dlaczego właśnie robimy taka sytuacja następuje. Również z mojego doświadczenia życiowego będę się wypowiadał, również wśród moich klientów, tak, dlatego że ludzie przychodzą na trening personalny czy na trening mentalny i rozmawiają o swoich problemach, różnych wyzwaniach. Oczywiście tu nie podaję żadnych imion i nazwisk. No i ja jako trener daję im jakby wskazówki, tak? Dlatego że mnie, tak jak powiedziałem, ta sytuacja również wcześniej dotyczyła. Dlaczego właśnie stawiamy innych ludzi wyżej od siebie? I oczywiście jest jak zawsze wiele różnych powodów, dlaczego tak się dzieje, ale jednym właśnie z powodów, dlaczego stawiamy ludzi wyżej od siebie, potrzeby innych nad swoje, przykładamy, jest to, że właśnie nie czujemy się jakby godni, nie czujemy się wartościowi tego, aby zadbać o swoje potrzeby, bo jeżeli cały czas patrzymy na potrzeby innych ludzi, a swoje potrzeby spychamy jakby na dalszy plan, to niestety, ale no nie czujemy się dobrze ze sobą, nie czujemy się tak, jakbyśmy chcieli, nie czujemy się ludźmi wartościowymi. Również to może wynikać z różnych problemów, jak zawsze w dzieciństwie, gdzie byliśmy, nasze potrzeby były zaniedbane, nie czuliśmy się wystarczająco godni, wystarczająco dobrzy. To oczywiście, jeżeli spotkamy pewną osobę, to będziemy tą osobę stawiali na piedestale, będziemy tą osobę, jakbym powiedział, gloryfikować, tak? Ona będzie dla nas bóstwem, a my będziemy mówili sobie, że tak powinno być, bo będziemy mieć w umyśle swoim na przykład lęk, będziemy mieć strach przed odrzuceniem, że ta osoba odejdzie od nas, że ta osoba powie nam pewnego dnia, nie jesteśmy już razem. I w tym momencie, kiedy usłyszymy takie słowa, to będziemy się tego panicznie bali, dlatego nie chcemy dopuścić do tego, aby usłyszeć słowa odrzucenia z ust tej osoby. Dlatego często właśnie stawiamy tą osobę na piedestale, bo mówimy sobie, że ta osoba zostanie z nami, mimo że będziemy przechodzić trudny okres, ale jak my będziemy patrzyli na zaspokajanie potrzeb tej osoby, a nie będziemy patrzyli na swoje, to ta osoba będzie z nami. No niestety to działa zupełnie odwrotnie, bo jeżeli stawiamy cały czas potrzeby innych ludzi nad swoje, to ludzie właśnie przestają nas szanować, ludzie przestają nam wierzyć, ludzie przestają nam po prostu ufać. Dam tutaj dla przykładu kobietę i mężczyznę. Kiedy kobieta jest cały czas adorowana przez mężczyznę, to oczywiście kobieta oczywiście lubi być adorowana, ale jeżeli non-stop facet stawia tą kobietę na piedestale, bo tak jak powiedziałem wcześniej, boi się odrzucenia, boi się, ma ten zakorzeniony lęk czy strach, że ta kobieta go zostawi, to kobieta przestaje odczuwać poczucie bezpieczeństwa, dlatego że, no jak wiemy, kobiety cenią w mężczyznach, którzy im zapewniają tą potrzebę bezpieczeństwa. Oczywiście czasy się zmieniły, teraz kobiety dużo są bardziej jakby zaradne, tak? Potrafią zadbać o siebie, mają często lepszą pracę niż mężczyźni, ale kobieta podświadomie szuka właśnie tego bezpieczeństwa. Jeżeli teraz ty jako mężczyzna będziesz tą kobietę cały czas gloryfikował, stawiał jej potrzeby wyżej od swoich, to następuje tutaj taki dziwny schemat. Dlatego że kobieta przestaje czuć bezpieczna w twoim towarzystwie. Może to brzmi dziwnie, ale tak właśnie dzieje się, właśnie następuje ten schemat. I później, kiedy kobieta oczywiście nie czuje się wartościowa, czy nie czuje się jakby bezpieczna w twoim towarzystwie, znacznie łatwiej z tej relacji po prostu wyjść. I często facet mówi sobie, dbałem o tą kobietę, stawiałem jej
wymagania czy potrzeby wyżej od siebie, a ona jednak odeszła. No właśnie tak to właśnie działa. Jeżeli stawiamy zawsze innych ludzi wyżej od siebie, to niestety na samym końcu będziemy często cierpieli. Dlatego zawsze zapamiętaj to. Zawsze stawiaj swoje potrzeby najpierw. I tu nie chodzi o to, żeby być egoistą, żeby być osobą, która tylko myśli o sobie, ale pamiętaj, jeżeli nie zadbasz o siebie, jeżeli nie zadbasz o swoje potrzeby, to przede wszystkim ludzie nie będą cię szanowali, ale ty nie będziesz się dobrze czuł, bo możesz nie zadbać o swoje potrzeby, tak? Ale w głębi duszy, w głębi serca nie będziesz się dobrze czuł ze sobą. I to będzie oddziaływało. Pamiętajmy, że my przyciągamy ludzi, sytuacje z tą energią, na jakim my obecnie jesteśmy, tak? A więc jeżeli ty nie będziesz się dobrze czuł, to będziesz przyciągał podobnych ludzi. Ludzie będą to wyczuwali, że z tobą jest coś nie tak, że nie jesteś spójny ze sobą, że nie dbasz o swoje potrzeby i ludzie będą po prostu to wykorzystywali. Dlatego najważniejszą rzeczą, oprócz miłości do siebie, samooceny, tak jak mówiłem właśnie w poprzednim filmie, jest stawianie najpierw swoich potrzeb, zaspokajanie swoich potrzeb najpierw. Bo nie możesz się zaopiekować kimś, jeżeli najpierw nie zaopiekujesz się sobą. Jeżeli nie dbasz o siebie. Bo jak możesz komuś pomóc, jeżeli o siebie nie dbasz? Tak? A więc jeżeli zaspokoisz swoje potrzeby w pierwszej kolejności, to w tym momencie będziesz mógł pomóc zaspokajać potrzeby innych ludzi. I w tym momencie ludzie będą cię szanowali, ty będziesz się lepiej czuł, no i twoja pewność siebie, twoja wartość w twoich oczach i oraz w oczach w innych ludzi, bo to też nie chodzi o innych ludzi, ale przede wszystkim o ciebie, o twoją wartość. Twoja wartość będzie zupełnie wyższa. Ty będziesz się zupełnie inaczej czuł, bo to wszystko chodzi o to, żebyś ty jako człowiek się dobrze czuł w swoim ciele. A więc jeżeli ten film wam się podobał, to oczywiście subskrybujcie ten kanał. Tutaj w rogu będzie kolejny film, który warto będzie oglądnąć. I oczywiście, jeżeli chcecie popracować właśnie nad pewnością siebie, nad poczuciem własnej wartości, nad spokojem wewnętrznym, nad pracą z wewnętrznym krytykiem, który nas często sabotuje, ja oczywiście zapraszam was z tego miejsca na trening mentalny ze mną. Oraz jeżeli chcecie popracować nad emocjami, które są głęboko w nas wszystkich, tak? Głęboko siedzą, które chcecie na przykład uwolnić, czyli na przykład strach, poczucie winy, złość, żal, to oczywiście zapraszam was na trening mentalny też, ale również na sesję silent counseling, czyli tak zwanego cichego doradztwa. Ciche doradztwo jest to forma terapii, która poprzez punkty meridianowe w naszym ciele usuwamy po prostu te emocje, które w nas siedzą, które często nas sabotują, przez które nie czujemy się dobrze. Dlatego warto skorzystać, jeżeli macie taką potrzebę. A więc pozdrawiam was serdecznie, do następnego razu, trzymajcie się, cześć!